Paweł Wójcki jest dalej moim gościem. Myślę, że możemy przejść w miarę swobodnie do drugiej części, którą rozpocznę od czegoś takiego. Cofnijmy się o prawie 20 lat. Jak młody chłopak z Tomaszowa Mazowieckiego trafił do Częstochowy? Jak rozpoczęła się twoja przygoda z siatkówką? Wiesz, to bardzo duży przypadek. Bardzo duży przypadek, już wiesz, no, to nie było gimnazjów, nic, tylko szkoła podstawowa, liceum, egzaminy do szkoły średniej. Musiałem wyciągać z Tomaszewskiego liceum dokumenty, żeby móc najpierw wystartować w testach do klasy sportowej w Norwidzie. Wtedy to była jakby klasa pod patronatem AZS-u Częstochowa. I pojechałem na testy i w tych testach się dostałem. Po czasie się dowiedziałem, że bardzo takim zwolennikiem mojej osoby był trener Gościniak, dlatego się dostałem, chociaż ja nigdy nie miałem warunków na to, żeby grać w siatkówkę. Zawsze byłem najmniejszy, żadnych specjalnych parametrów fizycznych nie miałem, nigdy nie skakałem wysoko, także i tak to się zaczęło. Okej. Okay. Trzy medale, Puchar Polski, jedna z najlepszych, z największych kuźni talentów w Polsce. Czy z perspektywy czasu, no myślę, że będzie ci na pewno żal tego, że Częstochowa skończyła w takim miejscu, w którym jest teraz, gdzie Komornik zajmuje puchary i no jest to niezwykle smutna historia. Czy masz jakieś przemyślenia na ten temat? Wiesz co, to jest smutna historia na pewno, ale jest jeszcze Norwid i ja cały czas liczę na taką historię, że to jednak będzie jakieś tam środowisko skonsolidowane i wokół tego Norwida zrobi się ta siatkówka, jaka była, wróci na poziomy plusligowe i ci kibice zaczną przychodzić. To jest taka ciekawostka, ale AZS przez ostatnie lata swojego grania nie był już tak naprawdę AZS-em i oni korzystali z logo Gryfa AZS-owskiego, ale to nie był już klub. To już była taka wydmuszka i myślę, że to było przykre tak naprawdę, bo historia niesamowita i tak jak ja mogę powiedzieć, ja spędziłem 4 lata w juniorskich drużynach AZS-u, później 5 lat w seniorskiej, to były niesamowite czasy i ludzie, którzy tam się przewinęli przez tą drużynę, właśnie to najlepsze do wspomnienia, że w juniorach my jak przegraliśmy mecz w sezonie, to była po prostu sensacja, jeden mecz w sezonie i drużynę mieliśmy kapitalną. Wielu chłopaków trafiło gdzieś później na parkiety i plusligowe i innych lig w innych krajach. A no na pewno przykre jest to, co się stało z AZS-em, ale takie rzeczy się dzieją, tylko trzeba gdzieś tam odbudować to. I wiem, że ludzie w Częstochowie są tacy, że kiedyś to wróci. Na pewno. Ja się tutaj na chwilkę zatrzymam, bo wspomnieliśmy właśnie o Częstochowie, ale też na początku, no jak się okazało, że jestem z Sosnowca, no to też ta pierwszoligowa siatkówka w Sosnowcu też zniknęła z mapy Polski. Mieliśmy też w ostatnim czasie przykład Stoczni Szczecin, gdzie z wielkiej chmury no, nie spadła ani kropla deszczu, wręcz przeciwnie, zawodnicy muszą w sądzie starać się o odzyskanie swoich pieniędzy. Czy twoim zdaniem takie wizerunkowe wpadki, no bo tak to trzeba nazwać, no raczej one nie służą plus lidze. Czy twoim zdaniem zawodnicy, którzy przychodzą z lig zagranicznych, czy generalnie z zagranicy, muszą, czy zastanowią się dwa razy, zanim trafią do plus ligi, czy jednak nie plus liga ma już, czy raczej mają już taką plus liga ma już renomę na świecie, że nie ma takiej potrzeby, nie ma strachu, że to wpłynie na ligę. Menadżerowie tych zawodników będą pewnie się zastanawiali, będą sprawdzali, sądowali klub, ale takie wpadki się wszędzie zdarzają, będą się zdarzać. My nie mówimy o tym, co się dzieje we Włoszech, we Francji. Tam Plusliga ma swoją wyrobioną markę i wielu zawodników chce grać po prostu w Plusligę. Chciałoby zawsze, marzy o tym, żeby zagrać przy publiczności. Naszej niestety w tym momencie nie ma na to szans, ale nie działa to w każdym bądź razie, nie obniża wartości plus ligi takie sytuacje, jakie się wydarzyły właśnie między innymi ze Stocznią. Chciałem zapytać jeszcze, mam dwa pytania na temat
Pan Opolu Częstochowa, AZS-u Częstochowa, ci sponsorzy się troszeczkę zmieniali. Natomiast chciałem się spytać o ten amerykański tercet, z którym miałeś przyjemność grać, David McKenzie, Brooke Billings, Phil Eaterton. No właśnie, bo to był taki jeden z pierwszych zaciągów z zagranicy z już wyrobionymi nazwiskami, powiedzmy w Europie. Jak oni się tutaj odnaleźli, twoim zdaniem? Wiesz co, jeszcze nie wspomniałeś najlepszego mistrza olimpijskiego, Rileya Salmona. Jeszcze później wymienił Davida McKenzie'ego. Tak, ale to mistrz olimpijski. Mistrz olimpijski. To był gościu. Świetnie, zwłaszcza Brook i Filip się świetnie odnaleźli w Polsce. Dave'owi w tym czasie się podobało, że Amerykanie rozrywkowi goście. A Brook i Filip, no to tak się myślę, że zaaklimatyzowali bardzo dobrze. Zresztą spędzili tutaj 3 lata. Wydaje mi się, że 3 sezony grali. Billings na pewno najdłużej z tej Wiesz co, z Eatertonem razem. Razem skończyli przygodę w AZS-ie w 2008 roku. Patrz, pamiętam. Nie wiem, czy myślę, że 3 sezony grali. Okay. Do sprawdzenia. Nie ma co sprawdzać, na pewno grali. Okej. Okay. Dobrze. No, a fajne jest to, że na przykład z Filipem się po latach zadzwoniłem do niego teraz, to możliwości są takie, że można łatwo gościa odnaleźć i porozmawiać i właśnie nie tylko o starych czasach. Świetni ludzie. Mm-hmm. Davida tak bardzo dobrze nie poznałem, ale właśnie Riley, czy Brook, czy Filip, kapitalni ludzie. Z tego co się orientuję, Brook Billings poszedł w nieruchomości po zakończonej karierze. Nie wiem natomiast, co Phil robi. Czy możesz zdradzić, bo być może kogoś to interesowało. Interesowałoby to ludzi, myślisz, co robi Filip? Kurde, jest taka funkcja. Rozmawiałem z doktorem reprezentacji naszej o tym, że jest taka funkcja w Stanach i w Polsce też to zaczyna wchodzić, że na przykład firma dostarcza protezy na przykład biodra i właśnie Filip chyba od biodra jest. I firma dostarcza protezę biodra, komuś ją wymieniają, a pracownik tej firmy siedzi i tak naprawdę nadzoruje lekarza, patrzy, czy wszystkich procedur dochowuje, żeby ta proteza była dobrze zamontowana. Siedzi facet, który z tej firmy od tej protezy i patrzy, czy lekarz może narzędzia dostarczyć. I Filip właśnie jest taką naprawdę robotę ma kapitalną. Ale chyba się napatrzy trochę na rozcinanie nogi i tak dalej. No ale to wiesz, praca. Praca. Ważne, że zapłacone. Okej. Okay. A powiedz mi, czy grałeś z ogromem zawodników w samej Częstochowie i chciałem cię dopytać, czy z tej kuźni talentów był ktoś, kto faktycznie się wyróżniał talentem, ale nie zrobił kariery wielkiej? Albo aż tak wielkiej, na jaką by się zapowiadało? Jest to trudne pytanie. Na pewno tak. Częstochowa w tamtym momencie to po prostu każdy młody chciał grać w Częstochowie. Ale oni też fajny nabór prowadzili właśnie, bo oni ze Śląska przede wszystkim, ale też no, później z całej Polski też brali przecież chłopaków. Najczęściej tych, którzy mają po 2 metry, chociaż ty jesteś no, świetnym jednak wyjątkiem, że nie tylko, prawda? Wiesz, to było w młodzieżowych, był jeden chłopak, nie pamiętam nazwiska, był właśnie chyba z Będzina, dwóch braci było. Jeden był mega, mega utalentowany w tych juniorskich rozgrywkach i on nie doszedł na poziom, na seniorów nigdy nie dojechał. Nie dojechał z formą i już z takim poziomem, ale bardzo wielu chłopaków się przewinęło, bardzo utalentowanych, a jednak nie. Taka moja wskazówka nie do końca jest dobrze być tak bardzo utalentowanym. Bo jak jesteś bardzo utalentowany, to ci się wydaje, że wszystko potrafisz. A jak nie jesteś utalentowany, tylko musisz pracować, to tak sobie mówisz, kurczaki, trzeba jednak pracować. Nie być tylko tym utalentowanym. Także jak, będąc trenerem, nie warto mówić zawodniku, ale ty to jesteś utalentowany. Usłyszałeś kiedyś coś takiego? Na szczęście nie. Na szczęście nie usłyszałem nic takiego. Okej. Okay. Po kilku latach w Częstochowie trafiłeś na Podkarpacie do Rzeszowa, ale tylko na sezon wtedy. Mm-hmm. Okay. Miałeś przyjemność grać, bądź też nieprzyjemność, nie wiem, to ty już ty będziesz musiał stwierdzić. Paweł Papke grał wtedy swój tak. Ostatni sezon w. Myślisz, że to był ostatni? Myślisz, że to był przedostatni?
To musi sprawdzić. Wydaje mi się, że przedostatni. Wiesz co, jeżeli, no nie chciałbym cię wprowadzić w błąd, ale to był sezon 2008-2009 i moim zdaniem Paweł Papke grał wtedy ostatni sezon i skończył Dawaj, karierę. sprawdzaj teraz, bo ja nie Dobrze. mogę powiedzieć, czemu myślę, że, poza anteną chciałbym powiedzieć, czemu myślę, że to nie był jego ostatni sezon, ale obstawiłbym, że to nie jest jego ostatni sezon. Dobra, to wiesz co, no sprawdzę, mamy takie możliwości, także właśnie, ja cię chciałem, to ja będę sobie sprawdzał, a ty po prostu odpowiedz może na moje kolejne pytanie, które brzmi, czy była opcja, żebyś wtedy, na tamten moment kontynuował swoją karierę w Rzeszowie? Jasne, że tak. Ja miałem kontrakt ważny w Rzeszowie w tamtym czasie. Okej, okay. To co się stało, że... Wiesz, ja podjąłem taką decyzję. Wspólnie w sumie ze świętej pamięci prezesem, kapitalnym człowiekiem, Adamem Rusinkiem. Myślę, że to był człowiek, który zaczął budować potęgę Asekoresowi. I w sumie to była moja decyzja jako młodego człowieka, ale z perspektywy czasu, jak już powiedziałem ci wcześniej, nie żałuję żadnych decyzji i wszystkie były moje decyzje słuszne, zwłaszcza te zawodowe. A jak wspominasz rywalizację z Iwanem Iliczem? Wiesz co, nie wspominam, wiesz, rywalizacji, nie ma takiego czegoś jak rywalizacja w drużynie. Wiesz, każdy ma swoją rolę jakąś do odrobienia w pracy i taki, to jest dla mnie mit właśnie rywalizacji. Współpracowało nam się dobrze i to było takie, myślę, że Iwan świetny facet. Później trenował w Polsce Wisłok Strzyżów. Tak, to tego nawet nie wiem, ale chyba mieszka w Polsce, tak wydaje mi się, że jest związany z naszym krajem. To pokazuje też między innymi jego szacunek do naszej kultury i do nas, że nie jesteśmy tacy najgorsi. Nie, nie, chyba nie. Mimo wszystko. Zresztą miałem przyjemność też rozmawiać z Jeleną Blagojewicz, która w Rzeszowie zresztą mieszka i też wiąże przyszłość nawet pozasportową już z Polską. Także jest też Mark Lebiediu, który przecież od lat mieszka w Polsce, teraz dostał kolejną możliwość pracy we Wrocławiu z kolei, gdzie też myślę, że ciekawy projekt będzie tworzony. Pytanie tylko, czy Plus Liga zostanie poszerzona, czy też nie, bo tutaj też są różne opinie. Nie miejmy nadzieję, że nie zostanie. Bo... Dlaczego? Dzięki temu mógłbyś może dogonić Michała. Wiesz co, to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby poziom był wysoki. Uszczęśliwiać można ludzi, ale myślę, że najważniejsze i wszyscy dbają o to, żeby ten poziom jednak Plus Ligi był konkurencyjny, a nie liczba drużyn i spełnianie jakby życzeń i marzeń różnych. Trzeba awansować do tego. Tak. A czy twoim zdaniem właśnie, bo jednak mimo wszystko chodzą takie słuchy, że z uwagi fakty pandemii na całym świecie i też trudności, jakie miały wszystkie drużyny w Plus Lidze. Dawaj, mów mi, jakie trudności miały drużyny. Trudności? No wiesz, no, nie każdy przeszedł ten COVID bezobjawowo. No, część zawodników na pewno cierpiała pod kołderką, mieli gorączkę, bóle stawów i tak dalej. No, czy twoim zdaniem dochodzenie do formy po czymś takim to jest jednak małe piwo? Czy... Wiesz, jakby to dotknęło dwie drużyny, ale to dotknęło wszystkich. I myślę, że w takim samym stopniu. Okay. I nie ma co się, wiesz, oglądać i rozmawiać na ten temat, tylko trzeba iść do przodu ale szukanie teraz, że ach kurczaki, może my to zamkniemy ligę i poszerzymy, to wiesz, to jest tylko takie znalezienie furteczki, że okej, dobra, tutaj temu dogodzimy, a zrzucimy na pandemię. Wiesz, zobacz, że żaden siatkarz nie zrzuca nic na pandemię. Tak. Żaden trener nie zrzuca nic na pandemię. Wszyscy tak. Jadą i zasuwają. No ale przyjdzie co do czego, to będzie zawsze można... Czyli twoim zdaniem powinny być normalne spadki, awanse i jasne, że tak. Brak... Okay. Sezon jest kosmiczny, trudny, dziwny, ale no, takie są warunki. Nie wiesz, ile to będzie trwało. Może tak będziemy przez najbliższe 5 lat. Oby nie, ale może tak się okazać. To będziemy poszerzać teraz ligę co sezon o dwie drużyny czy o trzy? No w 2000, no i dojdziemy do 30. I wtedy faktycznie w Plus Lidze będzie mógł zagrać każdy. No, na przykład. Na przykład. Nie, wiesz co, jeszcze tak wracając do Pawła Papkego, ponieważ pojawiło się to pytanie. Paweł Papke ostatni sezon grał w 2009-2010 roku. No to wygrałem.
To wygrałeś. To prześlę ci nasz gadżet jakiś fajny z naszym logo. Tylko moje pytanie, właśnie ja się zastanawiam, bo jeszcze przepraszam, że to nie jest, nie chciałbym poza wyjść anteną będę mógł ci wyjaśnić, skąd wiem. Dobra, okej. Okay. Antena to się nie nadaje. Okej, okay, no nie chciałbym wyjść na ignoranta, ale po prostu zastanawiałem się, czy przypadkiem wtedy Paweł nie leczył jakiejś kontuzji, ale okej, okay, dobra, to nie jest w tej chwili istotne. Myślę, że możemy wrócić do ciebie, bo to ty jesteś tutaj naszym głównym bohaterem dzisiaj. Z Rzeszowa właśnie trafiłeś do Bydgoszczy, a czy były jakieś inne oferty na tamten moment, czy Bydgoszcz nawet po nie prostu... Wiem. Tam się ciekawy projekt budował, pamiętam, w tamtym czasie. Nawet nie zastanawiałem się nad innymi ofertami, po prostu... Grałeś z bardzo doświadczonymi zawodnikami wtedy, bo był i Grzesiek Szymański, Staszek Pieczonka, udało się Piotrek wykręcić... Gruszka, tak, Piotr Wojtek Gruszka. Jurkiewicz. Udało się wykręcić szóste miejsce. Szóste miejsce? Nie piąte? Tak. Nie, szóste. Obstawiłbym, że piąte, tak naprawdę. Nigdy nie pamiętam. Nie pamiętałem tego. Dlaczego wszystko musisz kontentować? Halo, ja tutaj, proszę ja ciebie, później spędziłeś, ja to wszystko mam tutaj rozpisane, także to nie jest tak, że jestem nieprzygotowany. Tak mi się wydaje. A Grzesiek Szymański właśnie jeszcze z wami grał przecież, także właśnie, jak wspominasz Bydgoszcz, bo to też w sumie chyba fajne miejsce do grania. To powiem ci, to był taki... bym powiedział kamień milowy w moim życiu sportowym i prywatnym też. Dziecko mi się wtedy urodziło, syn. To jedna piękna część życia, a druga, że jeszcze byłem, nie wiem, strzelałbym ile miałem lat wtedy, pewnie 27, 28, nieważne, ale że takim po latach człowiek docenił Waldka Wspaniałego, trenera Waldemara Wspaniałego, że kurde, to był naprawdę bardzo dobry ten. W tamtym momencie się boczyłem i tam denerwowałem często, ale tak mówię, ja miałem okazję pracować naprawdę z kapitalnym trenerem i wtedy tego nie doceniałem. Po jakimś czasie zrozumiałem, że trzeba odszczekać swoje, przeprosić pewnie i tyle. A z czym? Skąd taka ocena trenera wspaniałego? Wiesz co, najważniejszą taką częścią pracy trenera jest komunikacja z drużyną, ta bezpośredniość. Nie, to piłkę, to prowadzenie treningu to są różne metody, każdy trener ma inne, ale najważniejsze jest bardzo dobrze się komunikować jasno, klarownie, przejrzyście i w sumie bezpośrednio z zawodnikami. On to robił kapitalnie i ja wtedy nie potrafiłem tego dojrzeć, że próbował właśnie tą drużynę budować od szatni, od wewnątrz i tyle. Żałuję, że tego wtedy nie spoglądałem, ale też doceniłem na pewno. Trener wspaniały jest jednak z tego pokolenia troszeczkę starszego, jakby nie patrzeć, i jak na przykład w porównaniu z innymi trenerami, z którymi później miałeś możliwość współpracować, jak no i jego metody na pewno się różniły, czy możesz teraz... Wiesz co, teraz się sprawdzają. Te metody właśnie, dlaczego mówię, że doceniłem po jakimś czasie, bo te metody są cały czas aktualne. Są na tyle uniwersalne, że nawet tak, w dzisiejszych czasach... I najważniejsze. Wiesz co, ostatnio Jurgen Klopp udzielił takiego wywiadu. Co jest najważniejsze w pracy trenera? Komunikacja z drużyną. Mhm. To jest najważniejsze. Tak samo myślę, że w każdej pracy. Najważniejsze jest się bardzo dobrze komunikować z pracownikami, dogadywać, rozwiązywać szybko problemy. I on starał się to robić. I po jakimś czasie, jak na to spojrzałem, to mówię, no wszystko robił właśnie tak, jak należy. Nie do końca my chyba jako zawodnicy to rozumieliśmy. Mhm. Okej. Okay. No właśnie, a w jaki sposób należałoby budować drużynę? Gdybyś był trenerem, to od czego zacząć? Kurczaki, to byśmy musieli się umówić na 3 dni rozmowy. Nie ma takiego jednego uniwersalnego. To są, myślę, że bardziej trzeba umieć się odnaleźć w sytuacji, w jakiej jesteś dany. Ci najlepsi trenerzy to potrafią zrobić. Szybko się odnaleźć, zaadoptować do sytuacji, w jakiej się znajdują. Bo umówmy się, że w Plus Lidze presja jednak na trenerach jest ogromna. Zresztą mieliśmy dwa przypadki. Nie wiesz, jak jest tak. Jak coś drużyny źle gra, to tak. Pierwszy, kto jest winny? Trener. Trener. Drugi? Asystent trenera. Nie, trener przygotowania fizycznego. Aha. A trzeci? Prezes? Nie. Rozgrywający.
W sumie tak, nie, dobra, jakbym się miał, jakbym miał 15 sekund dłużej, to faktycznie. To byś od razu, ale jak mówię, to jest jasne. Wiesz, to jest normalne. Najpierw, a to nie tak jest. Nie zawsze trener ma totalny wpływ na to, co drużyna robi. Czy drużyna, trener przygotowania fizycznego, czy ja, to wszyscy są odpowiedzialni za to. Jasne. No właśnie, no bo też był taki przykład z Rzeszowa notabene sprzed kilku sezonów, gdzie no, zawodnicy, mimo tego, że na papierze wyglądało to cud, miód, malina i idziemy po mistrza Polski, jednak no, skończyło się na bodaj przedostatnim placu w Plus Lidze i też pojawiły się właśnie głosy już niestety po sezonie, że zawodnicy między sobą się nie dogadywali. I z jednej strony był powiedzmy no, myśliwy, z drugiej był... To mówisz o poprzednim sezonie, dokładnie. O poprzednim sezonie, no tak, no ale chciałem być bardziej taki okrężną drogą. Bardziej żeby nikt się nie domyślił, o co chodzi. Żeby tak? Nikt się nie domyślił, o co chodzi i o kogo, to tak, właśnie w ten sposób chciałem to powiedzieć, no, ale jesteś zbyt sprytny, żeby dać cię oszukać. Natomiast faktycznie, no i teraz pojawia się taki konflikt w drużynie. Ja też miałem okazję pytać o to Adriana Buchowskiego, czy prezesi i trenerzy powinni budować drużynę. Co ci Adrian powiedział na temat konfliktu w drużynie? Że cała drużyna ma wpływ na drużynę? On powiedział, że pytanie było skonstruowane w ten sposób, że warto budować drużynę pod kątem charakteru jednak mimo wszystko. W momencie, kiedy dwa elementy do siebie nie pasują, chociaż z drugiej strony powiedział, że to jest jednak praca i za tę pracę ktoś dostaje pieniądze. Także nie wiem, odnosząc powiedzmy to do mojej sytuacji, ja nie gram w siatkówkę, ale jestem w pracy, pracuję w biurze, nie lubię części ludzi, ale i tak mimo wszystko tam przychodzę i zachowuję z nimi jakiś tam zawodowy stosunek neutralny, ponieważ dostaję za to te pieniądze. I myślę, że w jakimś stopniu można to przełożyć na drużynę siatkarską, ale też nie do końca, ponieważ jednak drużyna przy tej intensywności, jak i spędza ze sobą czas, ilość tego czasu jest na tyle duża, że no te relacje jednak mimo wszystko są bardzo ważne. Wiesz co, jakbym to skomentował. Jedno, co, wiesz co bym skomentował, że na pewno nie zwraca się tak na to, albo biorę za to pieniądze, muszę go akceptować, że nikt w ten sposób nie analizuje, ale też nie przeceniałbym tej jakby roli, atmosfery. Dobrze, jak się i wszystko idzie w takim pozytywnym kierunku, że trenujemy, jest raczej myślimy o tym, co będzie, co zrobimy dobrego, a nie nakręcamy się negatywnie. Ale myślę, że najważniejsze to jest jakość i zawodników, i pracy, którą się wykonuje. Że trochę ta atmosfera z szatni to jest taka sprawa mityczna i jak coś nie idzie, to ja wiesz, zawsze w Rzeszowie słyszysz, no kurczę, ale tu jest taka, że tu w szatni to nigdy atmosfery nie ma. Mówię, kurczaki, mówię, nie wiem, ozonujemy ten powietrze, żeby oczyścić tą atmosferę, także chyba działa, mam nadzieję, że to działa, ale wiesz, to są to takie atmosfera, to jest tak jak ci mówisz, winę jak to można położyć, to zawsze trenerowi przypisać. To tak samo z tą atmosferą, że to takie jest, wiesz, mityczne. Praca, trzeba pracować, jakość i tyle, iść do przodu. Okay. A jeśli właśnie wszyscy nie dogadują, to nie tak, a dobra, płacą mi, muszę go zaakceptować. Nie, tylko po prostu jesteśmy częścią drużyny. No, wiesz, nie każdy musi się z każdym lubić i wiesz, masz czasami może być 15 lat w różnicy wieku. Też ciężko znaleźć jakiś wspólny język. Trzeba próbować, ale nic na siłę. Wszystko okay. Naturalnie musi płynąć. Jasne, no ale właśnie, ale w momencie, kiedy nie płynie, kiedy wyniki są do bani i kiedy atmosfera ta mityczna, o której mówisz, siada po prostu, że no widać, że jest łeb spuszczony w dół, nikt nie gra na takim poziomie, do jakiego powiedzmy przyzwyczaju kibiców, prezesów, którzy też z nerwów zaczynają obgryzać paznokcie, no i zaczynają się takie nerwowe ruchy i szuranie nogami. No i co wtedy? No wtedy myślę, że trener powinien wejść w to wszystko i zaangażować się tylko. Myślisz? Pytanie, ale nie. Jak ma się trener zaangażować? Dobra, dawaj, jak się ma trener zaangażować wtedy? Słuchaj, no to ty grasz w siatkówkę zawodowo, nie ja. Paralizator, nie, wiesz co, to jest moim zdaniem. Jedynie to jest jakieś szukanie
sposobów na wybrnięcie w tej, ale merytorycznych sposobów, czyli nie wiem, przeanalizowanie, gdzie mamy przestrzeń na poprawę, tylko i obiektywnie myśleć, że nie nagle mamy drużynę, która nie potrafi przyjmować, bo my musimy poprawić przyjęcie. Tylko może poszukać, co możemy zrobić, jak sobie przyjmujemy w inny element poprawić, który na przykład. I trzeba szukać rozwiązań na to. Nie spuszczać głowy, tylko cały czas iść do przodu. A wiesz, mityczne, no to można iść, dobra, no to idziemy, będziemy pili tydzień czasu, bo nam nie idzie, musimy atmosferę zrobić. No będzie atmosfera świetna pewnie. Myślę, że większość siatkarzy z lat 90. by przyklasnęła. O nie, wiesz co, ja powiem ci, że właśnie zaczynałem grać w tą zawodową siatkówkę, powiedzmy, na początku XXI wieku, ale nie miałem okazji tego zobaczę, że tylko też słyszę właśnie o tym takich mitach, że ach kurde, to się piło po prostu normalnie tak, że ja na to nie trafiłem, wiesz? Może się dziać z przodu autobusu. Raczej gdzieś w środkowej części. Nie, no taki wiesz, żarcik sytuacyjny. Nie, oczywiście, no słuchaj, no to jest jesteście jednak profesjonalistami, także tam też nie, no jest miejsce na luz, ale też mówmy się, że no, nie do przesady, prawda? No, najważniejszy chyba jest właśnie profesjonalizm. I wracając do tego, jak znaleźć drogę, to tylko pracą jakąś, szukaniem rozwiązań na boisku, że budowaniem atmosfery, myślę, że najlepiej budować atmosfery z tym, że na przykład mamy przygotowania, wygrywać sparingi. Wygrane mecze budują atmosferę. Jak się przegrywa, to ta atmosfera, to wiadomo, że siada, ale tylko i wyłącznie wygranymi meczami. Jeżeli się nie uda, to trzeba jak najszybciej z tego wychodzić. I od tego są doświadczeni zawodnicy w drużynie, żeby szybciej poradzić sobie z presją i móc wyjść z tego problemu, impasu, czy zwał jak zwał. A czy w takim przypadku, jak jest właśnie konflikt między dwoma zawodnikami, czy no nie wiem, jeżeli oni nie potrafią się dogadać, czy twoim zdaniem kapitan, no skoro nie trener, to może kapitan po prostu powinien wziąć ich za uszy i powiedzieć, słuchajcie, o co chodzi? Gdzieś tam być w pewnym stopniu mediatorem tego konfliktu. Tylko teraz mi powiedz, jak się nie mogą dogadać, to co masz na myśli? Że w szatni ze sobą nie rozmawiają na przykład? Czy jeden puszcza piłkę drugiemu, żeby go specjalnie na minę wsadzić? Bo nie jeżeli no. Tak robi, to jest nieprofesjonalne. Ale jeżeli w szatni się nie mogą dogadać, to wiesz, to jest ich problem. Okej. Można spróbować. Wiesz. Są takie, taką klasyczną metodą trenerską jest, że w okresie przygotowawczym to jest kuchnia teraz siatkarska, że co wyjazd w przygotowaniach zmieniamy pokoje, żeby każdy z każdym był na zmianę i musisz chociaż chwilę przez to, nie wiem, 40 na stołówce godzin siedzieć z kimś innym. Z kimś innym. To też jest jakaś metoda. No, ale nie, na siłę nic się nie da zrobić. Trzeba na boisku trzeba się najważniejsze, żeby dogadywać i wywiązywać z tych zadań, które masz, wiesz, przekazane. Czyli twoim zdaniem budowanie drużyny na podstawie jakichś tam cech charakteru to jest w ogóle wyssany z palca? Na pewno. Wiesz, fajnie mieć gościa, który ma jakiś tam, nie wiem, charakter lidera. Dobrze jest mieć lidera na boisku, bo właśnie w trudnych momentach musi ktoś ten ciężar na siebie wziąć. Jest to bardzo ważne, dobieranie charakteru, ale charakterologicznie drużynę, ale ta mityczna atmosfera, to ja tego nie kupuję już od lat. Okej, okay. Tak jak tego podbicia z bandy. Troszkę tak jak tego podbicia z bandy, dokładnie. Okej, okay. Dobra, wracamy do twojej kariery, bo ona była dosyć bogata. Bardzo bogata, bym powiedział. Trafiłeś do Skrybełchatów, gdzie w końcu udało się sięgnąć po upragnione złoto. Jakie to uczucie? Wiesz co, no, ja byłem zmiennikiem Miguela Falaski, także no, super, byłem częścią tej, ważnym częścią tej drużyny. Ale to tyle. Spełniałem się. W tą rolę, w której byłem tam, starałem się odgrywać ją jak najlepiej i myślę, że się dobrze z niej wywiązywałem. Okay. Właśnie miałem cię zapytać o Miguela Falaskę świętej pamięci, ponieważ no, tak jak wspomniałeś, byłeś jego zmiennikiem. Czy masz jakieś takie swoje wspomnienie, które wspominasz z uśmiechem na ustach, z Hiszpanem? Tak, wiesz co, mam. A nie mogę tego powiedzieć. Dlaczego? To nie jest straszne, ale nie mogę tego powiedzieć. Moi koledzy z drużyny obecnej to wiedzą, z poprzedniej też wiedzą, bo zawsze jej powtarzam na początku sezonu. No ale nie mogę, nie wiesz, nie mogę kuchni szatniowej zdradzać. Skoro powiedziałeś to już wszystkim zawodnikom, z którymi grałeś od czasu Skrybełchatów, to myślę, że gdybyś podzielił się czymś takim z fanami, to byli pewnie powzięci. Nie, to jest głupota taka, ale fajna. Wiesz, dobra, powiem. Miguel Falaska zawsze miał szlafrok w szatni i sobie wychodził spod prysznica w szlafroku. Ja sobie wtedy myślałem, kurde, że jak to, no, że
Po co, jak? Wiesz, nikt tego nie używa. Ja od momentu, jak odszedłem z Bełchatowa, tak, ale do Olsztyna. Nie wiesz, czy w Bydgoszczy, tylko już w Olsztynie. Szlafrok sobie wziąłem do szatni, ale z takiego powodu, że ta szatnia była taka, że trzeba było bardzo często z niej wychodzić. I od tamtej pory, od 7 czy tam 8, od, nie, od 6 lat w szlafroku chodzę i się wszyscy śmieją ze mnie. Ja mówię, a ja to jest właśnie taka drobnostka, taki mały szczegół, ale bardzo fajny. Bardzo szlafrok w szatni. Szlafrok w szatni. Okay. I teraz w Rzeszowie też masz taki szlafrok? Też mam swój szlafrok, jasne, że tak. A czy, czyli co, za chwilę Fabian też zacznie chodzić w szlafroku? Nie małpujemy się, wiesz? Każdy ma swoją drogę, ale jest to, wiesz, bardzo wygodne, bo pleców nie przewieje ci. Okej. Okay. Jakby nie patrzeć. W Bełchatowie spędziłeś 3 sezony, natomiast ten w 3 sezonie mimo całkiem fajnego składu na papierze, tylko 5 plac. Mariusz Wlazły na przyjęciu. Co nie siadło, co nie zagrało twoim zdaniem? Wiesz co? O sezonie to by długo mówić, ale był ostatni mecz, 5 mecz był w Rzeszowie. Graliśmy o wejście do 4. Rzeszów był 4, my byliśmy na 5 miejscu i graliśmy 5 meczów tak naprawdę w playoffach. I mecz, który mieliśmy... O, widzisz, poczekaj, zaraz musimy... Muszę połączyć. Spoko. Mecz 5, który graliśmy w Rzeszowie. To może meczu nie pamiętam, ale wyjście na tiebreak pamiętam, jak pod promie odlatywało, atmosfera była kosmiczna i Rzeszów wygrał z nami. Nie pamiętam, w tiebreaku 15-13 my bardzo wysoko prowadziliśmy, to wiem, przegraliśmy i Rzeszów wtedy zdobył Mistrzostwo Polski. Paweł, po przygodzie w Bełchatowie znowu Bydgoszcz. Co cię skłoniło do tego, żeby... Ty widzę, że lubisz wracać do klubów, w których grałeś wcześniej. Nie lubię zmian, wiesz, to jest, jak zobaczysz, nie przypadam za zmianami. Jestem taki stały raczej w swoich i decyzjach i bardzo lubię, jak to w rejsie było, że fajna jest piosenka, jak się... Nie polubisz piosenki, jak ją pierwszy raz słyszysz, dopiero za którymś razem. I chyba też tak w ten deseń żyję, że wiesz, lubię... to samo przeżywać i wtedy to doceniam. Dziewiąte i szóste miejsce wtedy też udało się osiągnąć. No właśnie, czy... To ci opowiem, opowiem ci kuchnię, jak to wyglądało. Bo to było to ciekawe, to 9 miejsce. Ja przyszedłem tam nie od samego początku sezonu. Ja miałem 2 mecze czy 3 mecze rozegrałem najpierw w Politechnice. Politechnice Warszawa, tak. Tak, i później poszedłem do Bydgoszczy. Najpierw był trenerem Marian Kardas. Przyszedł Carlson Clark, amerykański atakujący leworęczny. Później przyszedł Gareth Moagututia, który teraz gra w Zawierciu. Tak. Ale przed Garethem przyszedł Vital Heinen jako trener. Mm-hmm. Zwariowany Niemiec wtedy. No i my byliśmy, myślę, że jak drużyna zaczęła, nie wiem, tych pierwszych 4 kolejek bez nas, to była na 10, na ostatnim miejscu chyba, czy tam na przedostatnim. A Vital przyszedł. Tak naprawdę to Vitale przyjście dużo zmieniło. I... jak to zmieniło, to było tak, że gramy ostatni mecz z Gdańskiem. I my gramy z Gdańskiem o wejście do play-off. No i gramy między sobą, tłuczemy się w Bydgoszczy, gramy o wejście do play-offów, bo po prostu to jest wszystko. A nikt nie wpadł na to, że Bełchatów nie to, że się podłoży i przegra z Kielcami mecz, tylko po prostu wystawił skład z Młodej Plus Ligi. I oni przegrali z Kielcami 3-2. I my wychodzimy na tiebreak. I czy jeszcze w Bełchatowie był tiebreak, że Gdańsk już wiedział, u nas było 2-2, Gdańsk już wiedział, że nie ma szans na play-offy, a my jeszcze walczyliśmy o te play-offy, bo jak my wygramy, a Kielce przegrają, to my wchodzimy do 8. To mniej więcej, a tą atmosferę na pewno pamiętam z tego meczu. Po czym mecz się skończył, my wygraliśmy 3-2, bo Gdańsk to już po prostu wiedział, że nie ma szans, to się położył i się okazało, że Kielce wygrały na koniec z Bełchatowem. Kasy, jak ktoś by obstawił to w jakimś tam tym Bukmachera, to mógł naprawdę bardzo duże pieniądze zrobić. W każdym razie przez to skończyliśmy w 5 miejscu. A jak wspominasz współpracę wtedy na tamten moment z Vitalem Heinenem? No bo ty go spotkałeś jednak po dekadzie prawie. Znowu zaczęliście razem pracować. Dużo się zmieniło? Trochę siwizny doszło, ale... Co, czy nawet doszło? Chyba nie. Chyba był taki. Nie zmienił się w ogóle.
Okej. To filozofia, filozofia pracy się nie zmieniła, to najważniejsze. Na pewno trochę dojrzał jako trener, na pewno wiele przeżył, ale cały czas te emocje, ta pasja i to takie szaleństwo zostało mu i on to cały czas ma gdzieś te swoje kosmiczne czasami wizje i on wtedy też je... I mogę powiedzieć, że ty mnie zaraził w tamtym momencie, w tamtym czasie jakby... Wiesz co, jak rozmawiam o sobie, lubię myśleć o sobie, jako o siatkarzu to lubię myśleć od tamtego momentu, jako siatkarzu. Nie w rzeczach osiągniętych, tylko takim jakby świadomości tej siatkarskiej otworzył mi wtedy oczy na sport. To nie wiem, może swoją filozofią, ale wieloma rzeczami i chyba tyle. Ktoś, kto tego będzie słuchał, mógłby się przyczepić, że czemu tak późno? Wiesz co, kurczę, lepiej późno niż wcale. Jasne. Wiesz, tylko czy wtedy mi otworzył, kurczę, to można by długo rozmawiać, czy się przyczepić. No tak po prostu było. To było pewnie około 30 roku życia byłem i jestem do tej pory szczęśliwy. W tamtym momencie się spotkaliśmy i zacząłem myśleć w ten, a nie inny sposób o siatkówce. A co takiego zrobił Vital Heinen? Czy masz, to nie jest oczywiście dotyk magicznej różdżki, to na pewno jest pewnego rodzaju proces. To sprawił, że siatkówka stała się z tych magicznych, z tych atmosfer, z tego, wiesz, z tych takich haseł, jakichś takich sloganów takich, wiesz, wyświechtanych, że się atmosfera jest ważna, coś. Jakby otworzył mi oczy, że to nie, że to trzeba, można to wszystko na boisku zrobić, że są rzeczy, które przez coś stają się proste, elementy siatkarskie stają się nagle magiczne, jakieś tam rzeczy, a takim kluczową historią było, on nie znosił takiego, jak to nazwać, nie znosił, nie pozerstwa, tylko życia na pokaz. Jakiegoś grania na pokaz, u niego wszystko było pragmatyczne, a w którymś momencie gdzieś tam gramy jakiś bardzo ważny mecz na koniec tej współpracy i ja jakąś tam piłkę zagrałem po prostu, że to ktoś by powiedział, nie no szaleństwo i w ogóle, a on po meczu do mnie podszedł, mówi, ja rozumiem czemu ją zagrałeś i to było najlepsze rozwiązanie jakie wybrałeś. Ja mówię, kurczaki, ja rozumiałem jego i on rozumiał mnie. I tak i to było takie myśl, ja tą akcję do tej pory pamiętam, jak on mi to po meczu powiedział, mówię, ja pierdziele, że to wiesz. I to wszystko się tak jakby ubiera i później przez takie coś zaczynasz lepiej się czuć na boisku, pewniej, dużo pewniej. A ty miałeś zawsze smykałkę do takiego szybkiego grania. Wiesz co, szybkiego grania. To jest taki slogan właśnie, szybkie granie. Skuteczne granie jest bardzo szybkie. Wiesz, jak ktoś nie umie grać wysoko, to szybko. Wiesz, jak ktoś nie umie grać wysokich piłek, to gra szybkie. To no jest tak, takie... tak. Ale mimo wszystko, ja cię pamiętam z tych pierwszych sezonów w Częstochowie, to przecież ja na Halę Żeromskiego przychodziłem i patrzyłem. To czasami to jeszcze takie muszę powiedzieć, że w pewnym momencie. A nawet miałem okazję stać na, ja wtedy no, stałem z ojcem, który był kierownikiem drużyny w Sosnowcu, a stał właśnie z Edek Skorek ze Staszkiem Gościniakiem i chyba po jakimś przegranym secie i strasznie narzekali, że kombinuje strasznie i to było właśnie o tobie, ale przyznam tak być. Ale wtedy, i przyznam szczerze, no, rzucało się to w oczy. Rzucało się to w oczy, bo wy w Częstochowie mieliście fajną paczkę, taką młodą, wyskakaną, jak się mówi, wychybaną i taką trochę właśnie z nutą takiego szaleństwa. I to gdzieś tam na każdej pozycji dawało się we znaki, co też no, było jakimś takim waszym znakiem rozpoznawczym. Na pewno ta młodość i energia to było i u kibiców naszych, i u nas. I to takie, no myślę, że właśnie najlepsze, co potrafiła zawsze Częstochowa. Promowanie młodych zawodników i naprawdę utalentowanych wynoszenie na szerokie wody. Zapoznawanie ze światem na różnych poziomach, bo to się można, ach, ten siatkarz wyrósł, tak, ale on wyrastał w jakiejś tam atmosferze, wśród jakichś ludzi, w środowisku. I ja miałem okazję i z Szewińskim, i z Panasem, oni mnie wprowadzali w to. Nie,
mogę powiedzieć po latach, że kurde, miałem szczęście, że takich naprawdę klasowych, wykształconych ludzi trafiłem na poziomie, którzy cię wprowadzają tak, jak to powinno wyglądać. I mówią, hola, hola, młody, przyhamuj, jak coś jest za szybko, albo potrafili pochwalić. Nie było właśnie tak, jak rozmawiamy, ach, pewnie siedziałeś na środku, albo z przodu nie widziałeś, co się działo. Nie, nie było tego. Taka już w tamtych czasach to była profeska w Częstochowie. A czy masz kontakty w tej chwili jeszcze z Szewą i z Radkiem Panasem? Co na pewno z racji zawodu, to zawsze lepszy kontakt z Radkiem Panasem, bo on jest dyrektorem sportowym w Norwidzie Częstochowa, także mamy okazję czasami porozmawiać. A z Szewinem trochę rzadziej, ale jak się widzimy gdzieś spotkamy w Częstochowie, to zawsze miło się zobaczyć. Naprawdę świetny czas, Andrzej Szewiński. Wiesz, troszkę inna półka już. Senator chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Były senator, wiceprezydent Częstochowy, także prezydent Częstochowy. Także poważne funkcje i też tak nie wypada z naszego cyrku się nie wiadomo jakich zażyłych relacjach żyć. To już jest inny poziom. Okej, okay, dobra. 5 lat w Olsztynie. Miejsca kolejno. 10., 5., 4., 10., 8. Dało się wyciągnąć więcej? Wiesz co, czy dało się? Na pewno z ostatniego roku dało się więcej wyciągnąć. To bym powiedział. Z pierwszego nie. Kontuzja bardzo szybka, brama Van de Driessa atakującego. I tu się zaczęły problemy. Później problemy ze zdrowiem Bartka Bydnoża, mega utalentowanego, który po prostu sam zamiatał w Olsztynie plus ligę. Ale gdzieś tam od stycznia zaczęły się jego problemy zdrowotne i od razu zaczęły się duże problemy drużyny. 10. miejsce to myślę, że takie, jak ktoś spojrzy ten sprzed 2 lat w Olsztynie, to obliczone. Tak na mój gust, a w zeszłym roku powinniśmy więcej wyciągnąć. Właśnie miałeś okazję przez te wszystkie lata w Olsztynie grać z naprawdę super zawodnikami, bo i pojawili się młodzi, tacy jak Daniel Pliński, Kuba Kochanowski, czy właśnie Bartek Bednosz. Czy już wtedy wiedziałeś, że Bartek Bednosz może liczyć na taką no, zawrotną, umówmy się, karierę, bo w tej chwili no, przecież osiągnął gdzieś tam już no, taki poziom, że no, najlepsze kluby świata się od niego biły. Było widać wtedy, że to będzie ten poziom, że jest ten poziom, że on w tamtym momencie już był kapitalnym siatkarzem, a to od razu było widać. Tak samo po Kubie, po pierwszych treningach, że on do nas przyszedł, nie przyszedł do nas od razu, na całych przygotowaniach nie był, tylko jakoś na końcu, bo były Mistrzostwa Świata Juniorów chyba, on przyjechał do nas po tych Mistrzostwach Świata i po pierwszym treningu było wiadomo, że czeka Ukrainka. Tak, że to nie jest tam chłopak z Giżycka. Znaczy jest chłopakiem z Giżycka, ale to nie, że to nie jest taki sobie siatkarz. Taki sobie siatkarz, okej. Okay. Z Danielem Plińskim planujecie jakąś współpracę? Tak, smażalnię ryb chcemy otworzyć. Super, brzmi dobrze. A w jakim miejscu będzie ona miała miejsce? Wiesz co, gdzieś na pewno albo nad jeziorem, bliżej Olsztyna, albo bliżej jego, on w Pucku mieszka, także gdzieś tam nie żartuję. Nie otworzymy smażalni ryb, ale wiesz co, on teraz podjął pracę trenerską, także tak. Nie wiem, czy wiesz, tak. Prowadzi Błyskawice Szczecin. A tam Marcin Wika też poszedł, z którym ja Marcin, a Daniel trenuje, jest trenerem, także faktycznie, ktoś się mnie pytał, komu kibicuję. Zapomniałem powiedzieć, że Błyskawice Szczecin. Błyskawice Szczecin, okej. Okay. Spędziłeś 5 lat w Olsztynie i właśnie, czy, bo też spotykam się z taką opinią wśród ludzi, z którymi miałem przyjemność już rozmawiać, że w Olsztynie jest naprawdę fajny klimat na siatkówkę, no tylko trochę brakuje właśnie wyniku, który by gdzieś tam jeszcze podreperował tę taką renomę tego siatkarskiego ośrodka. No i teraz co, zależy o czym rozmawiać, co jest wynikiem w takim Olsztynie. Powiem ci tak. Zdobyliśmy raz 4. miejsce, raz 5. miejsce. Tak. Ale dużo lepszą drużynę mieliśmy wtedy, kiedy zdobyliśmy to 5. miejsce. Później udało nam się 4. zrobić. Co więcej, czy taka drużyna z takim budżetem ma szansę na to, żeby zawsze bić się o to 4., 5. miejsce, 3. medal? Jest ciężko, naprawdę. Jest zawsze ciężko. Nie. Wiesz co? Pewnie tak, pewnie każdy by chciał, tylko że jak weźmiesz, prześledzisz historię
plus ligi to rzadko się to zdarza, żeby ktoś z takich, zwłaszcza w ostatnich 10 latach, zdobył medal. Zawiercie było blisko, ale też na On czwartym setup. Tak, właśnie. My byliśmy, wiesz co, my mieliśmy, ja teraz powiem, w tym sezonie, który czwartym miejscu zajęliśmy, u nas w tiebreaku meczową piłkę Miłosz zniszczył, zaatakował w głowę Mateusza Bieńka i z trybun ją gdzieś tam wyciągali, przekręcili, wygrali 3-2, później u nich prowadziliśmy 2-0, też przegraliśmy 3-2, także możliwe, byliśmy blisko, ale to są troszkę inne potencjały ludzkie. I te czwarte, piąte miejsce to naprawdę mieliśmy świetną drużynę i też jak na warunki nasze to było bardzo dobre miejsce. Okej, okay. Czyli Max, który dał się na tamten to czwarte, piąte na pewno Max. Na pewno w tym sezonie ostatnim moim, kiedy zajęliśmy 8 miejsce, powinniśmy lepiej grać. Ja mogę to mogę powiedzieć otwarcie, że powinniśmy lepiej grać, ale też... Żebym powiedział i bił się teraz biczem, że coś mogłem zrobić więcej, to też tego nie będę robił. Robiłem wszystko, co mogłem najlepiej w tamtym momencie. Jasne. Po sezonie dostajesz ofertę z Rzeszowa, do którego postanowiłeś wrócić. No i właśnie, na co stać Rzeszów w tym sezonie? Bo jak wiemy, że tabela pokazuje, że jednak te mecze są trochę w kratkę, ale w ostatnich tygodniach no jednak widać progres. No i teraz pytanie właśnie, czy no Rzeszów, umówmy się, że ktoś, kogo spytam z Rzeszowa, no to zawsze odpowie, że Rzeszów zawsze będzie się bił o najwyższe cele. Tylko teraz z perspektywy czasu, ponieważ ten sezon już troszeczkę trwa, czy medal to jest dalej coś realnego dla was? Czy chcecie na początku małym krokiem do czwórki i później zobaczymy, co się udało ugrać? Wiesz co, najpierw chcemy awansować do Pucharu Polski. To jest cel dla nas podstawowy i o to walczymy. Jutro gramy mecz z Warszawą i to jest dla nas najważniejsze, żeby awansować do Pucharu Polski. Nowa drużyna, zupełnie nowa drużyna. Tak. I wiele problemów w trakcie sezonu. O tym może się nie mówi, ale nikt u nas nie mówi oficjalnie. My jak rozmawiamy, wiesz, sporo takich rzeczy, które miały wpływ na to, jak graliśmy, jakim składem, jaka rotacja następowała w drużynie. I budujemy się. Teraz te ostatnie mecze pokazują, że jest duży potencjał w drużynie z Rzeszowa i potrafimy grać bardzo dobrze w siatkówkę. I teraz chcemy sobie małymi kroczkami dojść gdzieś tam, te cele nasze osiągać. Liczymy na ten Puchar Polski, a co dalej będzie, wiesz, wszyscy grają o to, żeby być w czwórce, o medale. Oczywiście. Spokojnie, trzeba pracować. Odpowiadasz faktycznie. Pracujemy dobrze, świetnego trenera mamy. Odpowiadasz faktycznie jak bardzo doświadczony zawodnik. To znaczy już spokojnie, już twoje przeżyłem. Ja wiem, z czym to się je, będzie dobrze. Wiesz co, czy będzie dobrze? No nie, no, okaże ci się, że wypadnie ci trzech środkowych, zostaniesz z jednym i no możesz powiedzieć, no przecież można grać, no przecież środkowy w meczu nie wygrywa, ale trzeba trenować jakoś i na pewno idzie to wszystko w dobrą stronę. Mi się podoba to, jak to wygląda. Tak? Okej. No to najważniejsze, no bo tak jak wspomniałeś chyba przy okazji pierwszego pytania, czyli zanim weszliśmy na antenę, najważniejsze, żeby ci to sprawiało frajdę. Sprawia przyjemność ogromną, codzienne treningi w tej drużynie, z tym sztabem szkoleniowym. Świetnie wszystko jest zorganizowane i mam nadzieję, że to właśnie będziemy mogli pokazać, a nie rozmawiać o mitycznej atmosferze, czy jest w Rzeszowie w szatni, czy nie ma. Że to jest... Oj tam, ale się przyczepiłeś do tej atmosfery, no, rany boskie. No to są też, wiesz, pytania gdzieś, pytania są też pokłosiem tego, co gdzieś tam się wydarzyło, także to, wiesz, no, bez pretensji proszę. Nie, no jasne, ja wiem, tylko że wiesz, najczęściej się mówi, ach, w Rzeszowie tej atmosfery nie ma, wiesz, jakby o inną drużynę zapytać gdzieś tam, a może, kurde, czemu, wiesz, jakieś takie... Historie są, ale nic, dobra. No tak, no wiesz, no tak jak no miałem przyjemność ostatnio rozmawiać z Jurkiem Mieleckim, który powiedział, no, że serce fana jest no, nieobliczalne i też właśnie pytanie, czy jest obiektywny w tym wszystkim, prawda? To jest to pytanie. No, natomiast wracając do Rzeszowa, bo wiemy doskonale, że trener Giuliani... Ja jestem w Rzeszowie, nie musimy nigdzie wracać. Dobrze, ale ja jestem w Wieliczce w tej chwili, więc powiedz, dobrze. Możemy się spotkać w pół drogi. Gorzej jak się okaże, że to Sosnowiec. Nie, no może się okazać, że to Sosnowiec. Tarnów. No, Tarnów. A to moja narzeczona jest z Tarnowa, także będziemy u niej w mieście. Okej, spoko. Alberto Giuliani podpisał kontrakt na najbliższe 3 sezony. To jest oficjalna informacja. A gdzie będzie grał Paweł Wojcki w przyszłym roku?
Człowieku, żebym ja takie rzeczy wiedział. Mam tyle lat, że to już się nie zastanawiasz, co będziesz robił w przyszłym roku, tylko co jutro będziesz robił, wiesz? Także dzisiaj wchodzę do szatni i fizjoterapeuta Mateusz mówi, ale ty jesteś uśmiechnięty. Wstałem rano, nic nie boli. Mówię, czym się, jak to nie być szczęśliwym? Wiesz, to są, to już taki, w tym wieku to już takich, o takich małych kroczkach sobie, nad takimi małymi rzeczami się zastanawiasz. Nie wychodzisz tak daleko. Okej, okay. A jak układa się współpraca z trenerem? Wspomniałeś o tym, że ta praca ze sztabem wygląda całkiem fajnie, że jesteś zadowolony, szczęśliwy i... Co, mógł zobaczyć, wiesz, to jest teraz wazelina będzie taka niepotrzebna, ale oglądać takiego trenera w pracy naprawdę dużo doświadczenia dodaje. Mimo moich lat naprawdę fajnie zobaczyć, jak trzeba prowadzić drużynę. No właśnie, czy powiedzmy po tych wszystkich latach, no w twoim wieku jesteś jeszcze w stanie właśnie się czegoś od trenerów nauczyć? Wiesz co, jestem i tutaj naprawdę jest bardzo dużo. Widać na przykład po trenerze naszym, że pracował z bardzo dobrymi drużynami i wie, jak prowadzić bardzo dobre drużyny. A podpisując kontrakt w Rzeszowie, miałeś świadomość tego, że Fabian też przychodzi i gdzieś tam niejako pisałeś się na bycie drugim rozgrywającym? Wiesz co, przychodząc do Rzeszowa musisz być przygotowany na takie rzeczy. Tyle. Okay. W sumie, nawet nie w sumie, cieszę się, że mogę być zmiennikiem Fabiana. Też mogę się od niego nauczyć rzeczy na boisku, nie w jakichś tam innych sytuacjach, tylko podglądać. Dwukrotnego mistrza świata to jest naprawdę duża przyjemność i ta rywalizacja. Współpraca. Granie, współpraca codzienna na treningu, granie tych 6-6 i tych wszystkich, tak wyzwala fajne emocje jeszcze tym wszystkim. Okej. Okay. No jasne, że chciałbym grać. I to jest, wiesz, nie jest tak, że przyszedłem do Rzeszowa kupon odcinać, tylko chciałbym tej drużyny pomóc i jak największym stopniu, a nie po prostu hibernować się tutaj. A powiedz mi, czy była opcja taka, żeby iść do innego zespołu, w którym grałbyś więcej? Inaczej, nikt ci tego nie zagwarantuje, ale gdzieś tam mogłeś mieć jednak mimo wszystko świadomość, że nie wiem, w takim... Nie rozpatrywałem innych możliwości. Okej, okay. Dobrze. Rzeczy. Dobra, okej. Okay. To... Wiesz co, teraz to tak jest, w każdym klubie grałem co najmniej 3 lata i musiałem po prostu, wiesz, przyjść do Rzeszowa, żeby chociaż sezon w tym klubie zagrać, wiesz, żeby bliżej swojej średniej... Okej, okay. No czyli gdybyś chciał zachować 3 lata, no to jeszcze przyszły też w Rzeszowie. Ale wiesz co, w Olsztynie i w Częstochowie grałem po 5, także trochę średniej wyrobiłem. Ale klubu więcej zmieniać nie mogę. Okej, okay. No dobra, czyli mówi, no ale jak to? Czyli deklarujesz w tej chwili, że już... Nic nie deklaruję. Sorry, no musiałem cię trochę pociągnąć za język. Nic nie deklaruję, wiesz, nie znasz dnia ani godziny, kiedy się zakończy. W takim wieku jest naprawdę, wiesz, to jest fajne, że zaczynasz doceniać ten każdy trening pojedynczy, że przychodzisz i dajesz z siebie maksa, bo wiesz, że niewiele ci może ich zostać do końca. Mm-hmm. No tak, no zgadza się.